podzielić z bliźnim. Proszę, proszę. Komu jeszcze? Panie Prezydencie,
tua Domine, dona eis requiem. In misericordia tua Domine, dona eis requiem. Qui venturus es judicare vivos et mortuos, dona eis requiem. Ne profondis clamavi ad te Domine, Domine exaudi oratione mea. Quia laures tua intendentes in vocem deprecationis me. Significates observaveris, Domine, Domine, Christus in me. Quia ab te propitiatio est, et merimus te. Sostinuite Domine, sostinuit anima mea in verbo eius, speravit anima mea in vocio. Magis, quam custodes aurora, speret Israel in Domino. Apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemit, et ipse regime d'Israel, ex omnibus iniquitatibus est. Podziękować wszystkim naszym przyjaciołom z Węgier, na czele z panem przewodniczącym Laszczorowicz i Magią, którzy dzisiaj przyjechali, modlili się z nami na Wawelu, modlili się z nami przy grobie świętej pamięci Pary Prezydenckiej, a teraz są z nami tutaj pod Krzyżem Katyńskim, w tym tak ważnym dla nas Polaków, dla nas Krakowian miejscu. Dziewięćdziesiąt pięć lat temu odzyskała niepodległość dzięki wysiłkowi trzech pokoleń patriotów. Wielkie zrywy zbrojne, ograniczenia, ograniczona praca i umiejętność tworzenia struktur państwa i armii w warunkach braku niepodległości, ale przede wszystkim ogromna wiara w odrodzenie ojczyzny, przyniosły nam wolność. Nim do tego doszło, wielu ludzi straciło wiarę. Opuszczało ręce, nie wierzyło, że można było wyrwać się z pędy nałożonych przez trzy potężne mocarstwa. Siła ducha narodu okazała się potężniejsza od przeciwności. Nasi przodkowie czekali na swój dzień i ten nadszedł, odbudowali Polskę, która i dziś jest dla nas wzorem patriotyzmu. 10 kwietnia 2010 roku bardzo poważnie została zagrożona suwerenność państwa. Na oczach świata i polskiej opinii publicznej dokonała się zagłada elity naszego narodu. Polski rząd w śledztwie tej strasznej tragedii stał się jedynie popychadłem Moskwy. W rezultacie również na arenie międzynarodowej przestano nas traktować jako suwerenny podmiot. Na szczęście na odzyskanie suwerenności nie musimy czekać przez pokolenia. Polacy budzą się z kilkuletniego letargu i chcą Polski, nowej Polski. Chcą Polski wolnej, która nie odcina się od swoich tradycji i potrafi walczyć o interesy własnych obywateli. O takiej Polsce mówi prezydent Lech Kaczyński w swoim ostatnim przemówieniu z okazji 11 listopada 2009 roku. Naród bowiem nikt nie zrezygnował. Nie wolno i nie można i nie uda się pozbawić niepodległości dużego europejskiego narodu. A takim jesteśmy, byliśmy i pozostaniemy. Dziękuję bardzo. Brawo! Co się osłania?
przecież dojdziemy, byle by iść w nogę. Na nas, moja, na nową, pani okonana, nie masz, to ja pierwsza. Całe zło to było, 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 całe zło. Wybucha gniew, gdzie w walce wolność do zdobycia, tam nas nie braknie, toczcie krew. Dla ich zwycięstwa, dla ich życia, lekarzu śmiało sądź, krew zżył, ile trzeba w szkle się zbierze. Zostaw mi tyle, abym żył i mógł zwycięstwem się nacieszyć. Nie czas rozprawiać o ich losach, gdy radne ręce wznoszą sztandar. Może dla ciebie czarnowłosa ta krew i polski chleb i bandaż. Nie teli ho marno, co rdzej spruchniał, wątpik jak dobieram, lecz te nie zwomną, która twi jak żarną. Czyż wy poświęcę duszy bohatera, bicie odwagę, nie tę jednodniowo, co rozpaczliwym przecież męczył bliska, lecz nieco wiecznie z podniesioną głową nie da się zepnąć swego stanowiska. Czę odwagę, nie tę trącą sławę, która na oszach leci bez orędzia, lecz tę, co sama nie zdobytym bałem. Przeciwny los stałością i częża, lecz tę, co sama nie zdobytym bałem. Przeciwny los stałością. Change that.